Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy już trzecią sesję z kolei od rana. Są fantastyczne zimowe warunki, jest mnóstwo śniegu, około 40 cm śniegu i świeci przepiękne słońce, mamy też ładne, dramatyczne chmury. Dzisiaj chciałem podzielić się trzema prostymi technikami, które ułatwią Wam filmowanie i też sprawią, że wejdziecie na wyższy poziom, jeżeli chodzi o Wasze filmowanie. Podstawowa sprawa to sobie dobierzemy ekspozycję, jeżeli chodzi o filtry. Będziemy latali teraz Mini 3 Pro, ale zabrałem też Mini 2 ze sobą. I pierwsza rzecz po doborze ekspozycji to jest podstawowa technika, taka jak na przykład top down. Zaczniemy od tego, bo ona jest bardzo łatwa, w zależności od tego, jaką masz wysokość, możesz być bezpośrednio nad obiektem, możesz się wznosić albo pokazać coś z większej wysokości, wtedy mamy takie ukazanie całego otoczenia, taki strzał wprowadzający, ujęcie wprowadzające do danej sceny, więc top down warto stosować w przeróżnych sytuacjach, nawet jeżeli idziesz podążać za człowiekiem przy śledzeniu w trybie ręcznym, tak, bo nie musisz używać Active Track. To jest też fajna metoda, też można pokazać przejeżdżający samochód, można pokazać scenę w mieście lub podczas imprezy, którą filmujesz. Uważam, że to jest jedna z lepszych scen, którą można wykorzystać, bo ona jest typowo dronowa, oczywiście obiektyw pionowo, możemy się wznosić przy tym, możemy lecieć do przodu lub na boki czy do tyłu. I jest szereg możliwości, które nam się otwierają. Dzięki temu można też zrobić oczywiście timelapsy czy też hyperlapse free. Dzięki temu jesteś w stanie uzyskać fantastyczną animację podczas wznoszenia się czy opadania. Jeżeli dobrze wykorzystasz tą technikę, to Twoje ujęcia, Twój film z wakacji czy z wypadu weekendowego będzie naprawdę genialny. Czy jakieś filmy ze zlecenia będzie bardzo bogaty i każdy, kto będzie go oglądał, to stwierdzi, no ten operator już wie, o co chodzi. A technika jest bardzo prosta, nie musisz wykonywać jakichś bardzo ryzykownych ruchów, szczególnie jak jest na przykład ciemno albo jest dużo przeszkód w okolicy. Wystarczy opuszczać drona lub też podnosić delikatnie i to wszystko. Słuchajcie, drugi shot, drugie ujęcie, o tym mówimy bardzo często podczas naszych sesji sobotnich na grupie Team 250 gramów szczęścia i w tym programie edukacyjnym, który prowadzę właściwie przez cały rok. Co sobotę mamy sesję, gdzie omawiamy pewne rzeczy. To jest strzał wprowadzający, ujęcie wprowadzające w daną scenę. Jak oglądamy dobry film, na przykład na Netflixie, obejrzycie sobie Greyman, tam akurat wykorzystano FPV, bo wykorzystano CineLiftera do tego, żeby tworzyć ujęcia wprowadzające, ale zwykle używa się też dronów z gimbalem do tego, żeby pokazać, w jakim otoczeniu akcja się dzieje. Czy to jest miasto, czy to jest teren, czy przejeżdża na przykład pociąg, tak jak w Bondzie czasami się zdarza, lub też inny pojazd przemieszcza się. Możemy pokazać zaczątek danej imprezy na przykład, czy to samochody, czy to plenerówka. I właśnie strzał wprowadzający to jest pokazanie całego terenu, a później z niego zwykle przechodzimy już do detali czy do poszczególnych obiektów i mamy bliższe kadry. Natomiast ten wprowadzający jest zwykle kadrem bardzo szerokim i pokazuje nam całość, gdzie toczy się dana akcja, gdzie bohaterowie przemieszczają się i jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli będziesz świadomie stosować naprzemienne techniki, czyli szeroko, wąsko, trochę niżej, ale też wysokie kadry, Twoje ujęcia będą i montaże bardzo bogate i nawet taki środek wyrazu jak dron, on nie musi służyć tylko do takich klasycznych ujęć, gdzie pokazujemy tylko z wysokości 100 metrów. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, bo możesz pokazać też obiekty czy ludzi, czy osoby, czy samochody, czy budynki, czy inne obiekty, obszar właśnie ze zróżnicowanego kadru. I o to chodzi w tym ujęciu wprowadzającym. I trzeci strzał, trzecie ujęcie na dzisiaj, to jest przelatywanie przez obiekty, pomiędzy obiektami. Wielokrotnie trzeba będzie wyłączyć czujniki i trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj może zdarzyć nam się kolizja, więc robisz to po przećwiczeniu przede wszystkim, ale też stajesz w linii, czyli twój dron ma być dokładnie skierowany tyłem do ciebie, tak? Żebyś przy poruszaniu się przód, tył widział, czy widziała dokładnie, w jaki sposób on się porusza. I tak jak powiedziałem, najlepiej wyłączyć do takiego ujęcia czujniki, ale
to da Ci niesamowite wejście o kolejny poziom do góry, bo ktoś, kto ogląda, będzie miał złudzenie, no dobra, tu już wszystko widziałem, a tutaj ciach, nagle wyłaniasz się i przelatujesz pomiędzy obiektami i zmienia to zupełnie charakter Twoich ujęć, wprowadza Cię na ten wyższy poziom, zupełnie inny level. Jak ktoś to ogląda, ocenia Ciebie jako pilota, to jest absolutna petarda. Słuchajcie, i to są te trzy podstawowe strzały. Ja oczywiście w styczniu na postanowienie noworoczne zorganizuję wyzwanie, tak jak było w zeszłym roku. To było wyzwanie pod tytułem Lataj na wyższym poziomie, czy Lataj na poziomie. I tam będziemy mieli przez cały tydzień codziennie live'y wieczorne, gdzie będę pokazywał jedną technikę. Już teraz mogę Wam to zapowiedzieć. Fajne, otwarte, bezpłatne wyzwanie. Natomiast tu życzę Wam przede wszystkim wiele motywacji do tego, żeby tworzyć swoje ujęcia, polować na warunki, żeby wykorzystywać je optymalnie i żeby tworzyć fantastyczne prace, tak jak tworzymy właśnie w tych naszych grupach rozwojowych, takich jak między innymi tym Team 250 gramów szczęścia. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Ten odcinek był bardzo wymagający. Ja chowam się zaraz do auta. Wszystkim osobom, które zaczynają przygodę z dronami, polecam swój darmowy warsztat, jak rozpocząć przygodę z dronem. Mamy też oczywiście warsztaty premium, fantastyczne, jeżeli chodzi o studium w przypadku Mini 2 i Mini 3 Pro. Jeżeli chcesz czegoś więcej, to zdecydowanie sprawdź, jak wyglądają te produkcje. Widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Cześć!